I raz na zawsze mają zapewnić wszystkich swoich ludzi i nauczyć się nowy. Ale? I raz na zawsze mają zapomnieć swoje imiona i nauczyć się nowy. Ale? I więcej, mają zapomnieć wszystkie stare słowa i nauczyć się nowy. Ale jak można zapomnieć kraj? Jak można zapomnieć, jak na to, co leży miasto? Jak zapomnieć miasto, w którym stali domy? Ale jak można zapomnieć słowa? Cóż było robić? Pamiętać nie było wolno, zapomnieć się nie chciało, stał się znów zupełnie w bajcach. Wszyscy mieszkańcy królestwa musieli się pogrążyć do śnia. Tragiczny Yeah.
Ojczyzna Rzeczpospolita, której nie było po 123 latach, pojawiła się na mapach Europy, na mapach świata. Polska była wolna i niepodległa. Nasi przodkowie walkę o wolność i niepodległość okupili własną krwią, a czasem nawet życiem. Może dla niektórych jest trudno uzmysłowić, jak to oddać życie, wylać ogrom krwi, żeby istniała ojczyzna. Ale myślę, mamy teraz bardzo dobre tego przykłady za naszą wschodnią granicą. Tam naród ukraiński kosztem własnego życia, kosztem wydanej krwi walczy o swoją tożsamość, bo chce być narodem wolnym, tak jak Polska przez 123 lata próbowała walczyć, żeby zaistnieć znowu w Europie i w świecie. Chcielibyśmy życzyć, żeby ten entuzjazm, jaki istniał po wyzwoleniu w 1918 roku, również udzielił się nam. Zróbmy wszystko, że pomimo burzy jesiennej pory 11 listopada był takim dniem radosnym, wyjątkowym dla każdego Polaka. Jest to przecież dzień narodzin naszej ojczyzny. Może nie zawsze to wygląda tak, jakbyśmy oczekiwali. Wielu osobom jest to dzień obojętny, ale wisząca flaga na naszym budynku mieszkalnym, ozdobione ulice, czy dzisiejsze spotkanie w kościele, złożenie wiązanych kwiatów przy pomnikach tych, którzy walczyli o tą wolność, jest takim naprawdę pięknym gestem pamięci, wierności i miłości do naszej kochanej ojczyzny. Manifestujemy swój patriotyzm, bo to święto łączy nas wszystkich, łączy wszystkich mieszkańców Rzeczpospolitej. Nasza przeszłość, naznaczona krwią i ofiarą życia, zobowiązuje do dumy z polskiej kultury, tradycji, historii oraz szczególnego myślenia o dobrym zagospodarowaniu niepodległości na każdym skrawku polskiej ziemi. Dziś to zaangażowanie nie wymaga od nas wielu poświęceń, ofiary krwi, żeby dokonywania dramatycznych wyborów pomiędzy życiem prywatnym a służbą ojczyzny. Żyjemy w wolnym kraju, więc te wartości powinny być dla nas najistotniejsze i priorytetowe. I cieszę się, że mamy możliwość corocznego świętowania naszej małej społeczności. Tak jak powiedział ksiądz Krzysztof, chcielibyśmy, żeby było nas więcej, bo nie wymaga to od nas jakichś dodatkowych wyrzeczeń. Uroczysta msza, złożenie wiązanych kwiatów i taki krótki gest pamięci o tych, którzy oddali życie, żebyśmy byli wolni. Podniesienie flagi na maszt przy hymnie państwowym, flagi, która będzie powiewała tutaj na stałe. Będziemy dbali o to, żeby ta flaga faktycznie była takim elementem naszego przywiązania do ojczyzny, naszej miłości, naszego patriotyzmu i dziękujemy za ten pomysł, że w każdej gminie taki masz z flagą się pojawił. Nie ukrywam, dla starszych powiem, że to się odbyło prawie poza budżetem gminy, sfinansowane zostało przez polski rząd. Także jest nawet specjalna tabliczka upamiętniająca ten moment. Także bardzo gorąco dziękuję. Żyjemy, żyjemy.